Mazurek! Mazurek! Słucha. Mazurek słucha. Dzień dobry Państwu, Robert Mazurek, kłaniam się nisko i słucham Stanisławy Celińskiej, która przyniosła do radia Metallica. Tak, to mam szczególny sentyment. Jak mówię, jestem dziewczyną rocka, wychowałam się na rocku, przede wszystkim na Beatlesach, no a potem też i inne zespoły, to było bardzo wtedy modne i tańczyło się rock'n'rolla. Także kiedy usłyszałam Metallica, to jest bliska mojemu sercu, a też mój syn bardzo się interesuje, gra na perkusji, założyli też taki zespół, swego czasu metalowy, można powiedzieć, ostry. W związku z tym jakoś podwójnie mi jest to bliskie i też jest to bardzo piękna melodia, zresztą przekładana na wiele, wiele różnych interpretacji. Między innymi też i nasz zespół dziewcząt śpiewa to, także piękna muzyka, po prostu wpadająca w ucho i w serce. Pani Stanisława, pani jest oczywiście aktorką, ale muzyka akurat w pani przypadku była od zawsze. I nie mówię o pani życiu, ale o pani karierze. Tak. Od początku, to znaczy od, no to banalnie od 4 lat. Wcale to nie był wierszyk w przedszkolu, tylko to była piosenka W lesie wyrosła, w lesie szumiała i taniec. Dopiero wszystkie teksty przyszły później, natomiast... Mając na myśli karierę, miałem na myśli już coś dorosłego, ale proszę, proszę, jak pani zaczynała karierę w wieku lat 4, no, można tak powiedzieć. To jak gimnastyczka albo właśnie nie wiem, kto tam jeszcze coś inny wywijał. To cudowne dziecko. Stanisława Celińska, cudowne dziecko. W każdym razie bardzo, bardzo, może to muzyka, wiadomo, od ojca, który był pianistą, nasłuchałam się muzyki jako maleństwo. Ale zupełnie. Wybrała pani przecież szkołę aktorską, a później tak, przegląd piosenki aktorskiej, ciągle jakieś koncerty i ciągle Stanisława Celińska śpiewała. Tak, tylko że to było tak na drugim, trzecim miejscu. A teraz jest na pierwszym. A debiut płytowy to w zasadzie całkiem niedawna historia, tak? Tak, bo singiel tak. To, jeśli oczywiście te źródła nie kłamią, to 2008 rok, a płyta Nowa Warszawa to był 2012, 10 lat temu. Tak, to była płyta Nowa Warszawa i to teatr, że tak powiem, sponsorował, Teatr Nowy, to był też pomysł kogoś z Teatru Nowego i tak powstała ta płyta. Ale tak naprawdę to swoje tak zwane poważne śpiewanie liczę od Atramentowej. Od Atramentowej, a dlaczego akurat wtedy? Dlaczego akurat od Atramentowej? Mówimy o płycie Atramentowa. Zaczęło się od Atramentowej rumby, którą zaśpiewałam zresztą w Opolu w 2009 roku. Pojawił się Maciej Muraszko, który bardzo lubił pisać rumby, samby i tak dalej. Miałam śpiewać Atramentową na płycie, tam jeszcze byli jeszcze inni wykonawcy, ale okazało się, że to nie bardzo wypaliło. Natomiast Atramentowa rumba się spodobała i posłaliśmy ją do Opola. Też żeśmy się dostali do konkursu, ale wtedy nie było tak zwanego jury, mianowicie tylko była publiczność i wtedy już byliśmy na 4. miejscu. Czy to o tyle ważne, że były same szybkie i szalone piosenki, Atramentowa rumba bardzo spokojna i ciepła. Powiedziałbym też, jak na debiut, to było dość zaskakujące. No, jest pani jednak osobą z dorobkiem i decyduje się pani wziąć udział w konkursie z jakimiś młokosami, co to dopiero zaczynają. Tak, cały czas się decyduje, bo uważam, że to jest ważne. Poza tym też czasami chcę zaprezentować piosenkę. Na przykład w tym roku w Opolu w premierach śpiewam piosenkę Przytul, która naprawdę nie mam napinki, żeby wygrać, bo tych nagród mam już sporo, ale chcę, żeby ludzie ją usłyszeli, bo jest naprawdę piękna. Mówię tu o muzyce, bo tekst jest prościutki. Natomiast wszystko razem jest chyba takim ukojeniem na dzisiejsze zwariowane i trudne czasy. Trudne czasy, trudne. W trudnych czasach jeszcze będzie, bo pani wydała płytę, na której również znajduje się piosenka Kołysanka dla Oksanki, no, którą wszyscy odczytują w tych czasach wojny na wschodzie, no jako, no nie wiem, jako element wsparcia. Przecież nie powiem, że pieśń wojenną, no ale właśnie taką bardzo wzruszającą i poruszającą teraz. Tak, już właściwie płyta była gotowa, wszystkie rzeczy były już napisane. No i wtedy zdarzyła się właśnie wojna. W związku z tym zobaczyłam buzię zapłakanej dziewczynki, ciągle ją oglądałam, bo często pokazywali tę twarzyczkę.
I ona zaczęła mnie, można powiedzieć, prześladować. I pomyślałam sobie, no napiszę. Potem mówi ta druga Stasia, mówi do mnie, już dajże spokój, już napisałaś, możesz się uspokoić wreszcie, bo to za człowiekiem chodzi i męczy. Ale niestety nie dała mi spokoju ta dziewczynka i powstała właśnie ta kołysanka. Pani Stanisława, a pani się muzycznie spełnia, to wiemy, to widzimy i to jest w ogóle fenomenalne. A czy pani się czuje spełniona filmowo? Do końca może nie. Może jeszcze jest jakaś dla mnie rola, która mnie zachwyci i będę chciała ją zagrać, ale w zasadzie prawie spełniona, na pewno spełniona teatralnie. No to wiem i dlatego o to tak. Nie pytam. Oczywiście gram jeszcze jedną sztukę, Grace i Gloria z Lucynką Malec. Sztuka jest, powiedziałabym, taka charyzmatyczna, mądra bardzo, więc ludzie przychodzą po spektaklu wzruszeni, uśmiechnięci, czasami też pojawiają się łzy, więc warto tak działać, bo te łzy są potrzebne nam dzisiaj, takie właśnie łzy oczyszczające. I taka jest właśnie ta Grace i Gloria. Natomiast filmowo, no ja zrezygnowałam z bardzo poważnego zadania filmowego, mianowicie z Pokotu, w którym miałam grać Agnieszki Holland. Była to bardzo trudna rola i miałam do wyboru wtedy. I w teatrze miałam bardzo trudną rolę i tu, czyli taki ciąg bardzo trudnych ról, które przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat grałam. A drugą sprawą, jakby przeciwwagą tego, były koncerty, ponieważ płyta atramentowa się podobała, czyli wybrałam inną drogę, zostawiając tamtą. No, ale to trzeba dokonać wyboru. Pani zaczynała jednak jako aktorka filmowa od paru takich no, ważnych ról, bo z jednej strony no, młodziutka aktorka tuż po skończeniu szkoły grała Andrzeja Wajdy w Krajobrazie po bitwie, tak. A później jest Nie ma róży bez ognia, Bareja. No, przepraszam bardzo, no, wszyscy oglądają ten film do teraz i wszyscy się z pani, przepraszam, że to powiem tak, wszyscy się z pani śmieją. No musiałem to pani powiedzieć. Ludzie się z pani śmieją. No pani Stanisława, no. No niech się śmieją, no, to śmiech to zdrowie. Ale jeszcze bardziej się śmieją z pieniądze, to nie wszystko. Tak. To już jest tak, powiedziałabym, że to służy na poprawienie humoru. Jest młoda aktorka, która jest aktorką komediową. I się później wszystko pozmieniało. To znaczy różnie, bo zaczęłam właśnie od dramatu. Też były teatry telewizji, których już nikt nie puszcza, bo one są dosyć stare, czarno-białe. Ale tam też były nagrody. Nagród to ma pani całe naprawdę naręcza. były również piękne role dramatyczne. A potem też były role charakterystyczne już później, które bardzo lubiłam. Z tego pani jest znana. 3 dni przed Wigilią, to dobrze liczę, tak, 3 dni przed Wigilią 68 roku miał miejsce pani debiut teatralny. Pamięta jeszcze pani, co to było? 68 rok to no. Był... Nie, to jest pomyłka, bo tak naprawdę... Filmpolski.pl. Oni się nie mylą w takich sprawach, moim zdaniem. To niemożliwe. Twierdzą, że pani jeszcze na studiach będąc to zagrała. Nie, to niemożliwe. Ponieważ wtedy dziekanem była profesor Rena Tomaszewska, która zabraniała nam wszystkim jakichkolwiek występów. W związku z tym musiałam po Bożemu skończyć szkołę. Kiedy skończyłam po Bożemu szkołę, to w 69 roku to... pojechałam do Opola. To zobaczył asystent Wajdy i zagrałam w Krajobrazie. Także w 68 roku nic, ale też ktoś napisał błędnie, że zagrałam w teatrze w sztuce u Jerzego Kreczmara, co też było nieprawdą, bo to było to zastępstwo później. No w każdym razie 69 rok to był taki rok ukończenia szkoły. A skoro pani o szkole mówi, to po pierwsze, no oczywiście zawsze pada takie pytanie, ale skąd pani do głowy przyszła akurat szkoła teatralna? I co, bo ślicznie pani deklamowała w szkole? I nie, bo tak jak wracając do dzieciństwa tego cudownego dziecka niby, tak? Tak. To no. Kiedy miałam 7 lat, zagrałam 2 role w Jasełkach. To była rola Anioła i Heroda. Naraz.
W pierwszym akcie grałam anioła, a w drugim Heroda, ponieważ miałam zawsze niski głos i siostrzyczka, która obsadziła takiego młodego człowieka, który bardzo cienko mówił, no bo miał wtedy jakąś tam mutację. Miał 7 lat, no błagam. Właśnie. Ja powiedziałam, to ma być Herod. No i zagrałam Heroda. Także to zamiłowanie, ja miałam bardzo pani takie... Wykończyła pani konkurencję. Konkurencję wykończyłam, no dzień dobry. Ponieważ moje dzieciństwo było troszkę niestety podobne do tych, co teraz oglądam, te dziewczynki właśnie, te dzieci, które widzą zburzony swój kraj. Ja widziałam zburzoną Warszawę i gdzieś ta trauma, musi pamiętać, myślę... pamiętać jeszcze te gruzy, pamiętam. Przecież nam się wydaje, że tak. Ponieważ wojna skończyła się w 45, a pani dzieciństwo to lata 50., no to pani już była w innej Warszawie, a to nieprawda. Nie, nie, ja w 47 roku się urodziłam i w Warszawie, i jak szłam z babcią czy z kimkolwiek na spacer, widziałam te domy. Także potem jak a gdzie pani wtedy mieszkała w Warszawie? Na Pradze. Jestem dziewczyna z Pragi, także niech pan uważa. Pan wszystko dobrze pyta, bo wie pan co. Ja mam taki zestaw uzgodnionych pytań, będę się ich trzymał. No dobrze, ale Praga nie była akurat zmieniona, zniszczona aż tak bardzo. Ona zawsze była taka, powiedziałbym, zaniedbana, no, ale nie była zniszczona. No niemniej te kikuty domów pamiętam i ponieważ kiedy oglądałam potem film Pianista, to bardzo płakałam cały film i do tej pory na mnie robi wrażenie właśnie te domy. No i teraz z kolei te domy, które są zniszczone na Ukrainie. Myślę, że ludzie, którzy przeżyli wojnę albo którzy no, tę wojnę tuż po niej, oglądając jej zniszczenia, pamiętają, że oni zupełnie inaczej muszą patrzeć na ten konflikt na Ukrainie. Tak. Jeszcze bardziej to przeżywają. To takie dziwne, wie pan, bo kilka lat temu, jeżdżąc po kraju naszym pięknym, cudownym, odbudowanym właśnie na koncerty, tak patrzyłam na to wszystko, mówię, Boże, jakie to ładne wszystko, żeby tylko nie było wojny. I napisałam piosenkę, która się stała tak bardzo aktualna, czyli Modlitwa o pokój. Panie Stanisławie, jest rok 65. I idzie pani na studia, do szkoły teatralnej, bo się pani dostała. Widziała pani, tak to mniej więcej sobie pani wyobrażała, że to, co tam co panią to tam... spotkało, to tak miało być? Tak, to tak miało być, tylko na początku ja nie dorastałam do, że tak powiem, do sprawy, ponieważ byłam bardzo żywym dzieckiem, takim z żywym srebrem. I na pierwsze półrocze niestety miałam dwóje z dykcji, dwóje ze scen z powodu zachowania i groziło mi wyrzucenie, ponieważ słuchałam, kręcąc głową na wszystkie strony, no i to nie było do mnie, podobało się to profesor od dykcji i wezwali mnie do siebie i wtedy właśnie prowadziła mój rok Ryszarda Hanin i Ryszard Barycz. I powiedzieli, Stasiu, nikt ci nie odmawia zdolności, coś w tym rodzaju, ale... Niestety grozi ci wyrzucenie, ponieważ masz niedobry stosunek do pracy. Boże, kochany, ja wyszłam stamtąd, z tej sali. Jak to? Ja to kocham nad życie. Ja nie uważam życia bez teatru, bez tego zawodu. Coś musi być na rzeczy. No i się uspokoiłam. Słuchałam potem patrzona w profesorkę. I pomału poprawiłam się bardzo. I a na rzeczywiście drugim roku... miała pani problemy z dykcją? Czy... To znaczy... Ja troszkę problemów miałam, ponieważ miałam tak zwany ścisk oszczęk, czyli jakąś taką nerwowość widocznie, może zaciskałam zęby ze złości w nocy, kto wie. No byłam takim dzieciakiem dosyć złym, jak byłam mała, wściekłym, ale to dlatego, że się mną nie zajmowali, bo to było po wojnie i no ludzie byli w takim, a nie w innym stanie, więc troszkę miałam z tym problem. Bardzo szybko mówiłam. I kiedy to chyba też nie jest najlepsze. Też nie jest najlepsze. I kiedy skończyłam szkołę teatralną, już grałam rolę w telewizji, zobaczyłam, jak mówię i o Jezu, Boże, jak ja pytluję. I poszłam jeszcze raz do innej profesorki na lekcję dykcji. I się udało w końcu. Tak, i udało się opanować. Ryszarda Hanin, to wspomniana przez panią opiekunka pani roku, to, no, to legenda polskiej sceny, filmu. No, też kobieta o bardzo burzliwej, życiowej, osobistej historii. Niesamowita kobieta, która dała mi taką siłę ogromną. Ja u niej grałam rolę Abigail w Czarownicach z Salem. Pamiętam, że ja byłam taka dosyć, taka klarunia z zemsty, czy taka
Taka podfruwajka. Latałam, miałam takie małe stópki, byłam dosyć szczupła. Strasznie byłam taka rozwibrowana na wszystkie strony świata. Ona mnie tak osadziła i w tej roli kazała mi założyć kalosze. Nie, przepraszam, to w innej. To w tej właśnie. Kalosze, żeby mnie tak osadzić, więc ja poszłam, tam był taki magazyn z kostiumami, wybrałam sobie takie kalosze, 3 numery za duże i tak się osadziłam w tych kaloszach i już byłam taka bardziej osadzona. Także myślę, że sukces, który odniosłam w krajobrazie po bitwie, zawdzięczam jej, bo ona... Nie wejdzie, tylko jej. Wajdzie też w jakimś stopniu, można powiedzieć. Nie do końca, bo on nie był przekonany. Potem już był przekonany. Ale on mówił jedną rzecz, której ja wtedy nie zrealizowałam, ale potem realizowałam. On mówił, graj tak. I pokazywał, podnosił głowę do góry, a ja bykiem, bo jestem byk. I jemu się to w końcu spodobało i także tak zostało. Niemniej to graj tak, zrozumiałam, o co chodzi też, bo to też była fajna uwaga na później. I dużo też było dobrych uwag, które sobie zachowałam. Niemniej Hanin dała mi taką jakby siłę. Ona wydobyła ze mnie ten dramatyzm, którego ja nie sądziłam, że mam w sobie. To znaczy głos, no właśnie, bo siłę, ja bo ona była taka żołnierka, prawda? Ona była mocna. No, ona przetrwała wojnę, przetrwała najkoszmarniejsze czasy. A pani, jak sama pani mówi, Klarunia z Zemsty, śliczniutka, drobniutka blondyneczka, jak no, mogła... blondyneczka to nie, no, dobrze, miałam ciemne włosy. Wiem, no, ale, no, no taka... domyślę, blondynka. Tak. To myślę przecież. No i z warkoczykiem, którego pani też nie miała. No ale chodzi o to, że była pani taką drobną, małą, niewinną dziewczynką. Jak się wydobywa siłę z kogoś takiego? No przez osadzenie. Pamiętam, były takie fajne sceny, bo dzisiaj taka dosyć frywolna przyszłam na to spotkanie. Nie wiedzieć czemu. Może dlatego, że tak ciepło, że lato. No tak. Otóż mieliśmy takie sceny miłosne. I z partnerem, no więc stawaliśmy naprzeciwko siebie, całowaliśmy się, ale pupy były bardzo daleko, więc ona chodziła i tak te pupy do siebie, żebyśmy się ośmielili, prawda? Czyli dawała taki, żebyśmy byli śmiali. Poza tym wtedy w szkole nie za bardzo można było na cokolwiek chorować. Także pewne rzeczy, na przykład zły wzrok się ukrywało, bo tam ktoś sobie zakładał jakieś takie kontaktowe szkiełka. Trzeba było być silnym, bo to jest zawód naprawdę, jak czasami mówię, wrażliwość motyla i odporność słonia. To jest zawód bardzo trudny, który wymaga też odporności psychicznej. Bardzo często gramy role niezwykle trudne i emocjonalnie wyczerpujące. W związku z tym trzeba się nauczyć trochę dystansu, trzeba mieć siłę. No, zawód jest, nie zawsze człowiek jest zdrowy, nie zawsze ma ochotę, różnie to bywa, prawda? A nie miała pani problemów właśnie, żeby się przełamać, otworzyć, żeby zagrać takie role, które wymagają czasami wydobycia z siebie jakichś okropnych emocji? No są aktorzy, którzy nie wiem, no nie zagrają dzieciobójcę. Tak, miałam problem, ponieważ dosyć szybko się zorientowałam, że albo będę aktorką, albo do widzenia. To znaczy albo otworzę się i dam z siebie to, co jest w środku, dlatego że to wszystko widać. I to był taki moment, pamiętam, mieliśmy zajęcia z Kazimierzem Rudzkim, też wspaniałe. No, wielki aktor. Tak, właśnie z Rysią Hanin też. I to było tak, bo już potem byłyśmy po imieniu, że była scenka maleńka, takie podwyższenie. I ja sobie uzmysłowiłam nagle, że jak tak się przyjrzeć, to nawet można zobaczyć, czy ja już byłam z kimś, czy nie. Jakieś takie zajrzeć w oczy, zobaczyć tajemnicę, którą ja bym nie chciała powiedzieć, tak? I wiedziałam, że to się łączy z obnażeniem. To obnażenie stało się takim już, że tak powiem, u szczytu u Warlikowskiego, kiedy mając lat 50 chyba z maleńkim okładem, pokazywałam piersi, prawda, wcale już nie młode, ale tego wymagała ta rola, moim zdaniem, zresztą tak było napisane w sztuce, wymagała prawda tej postaci. Ja od początku sobie napisałam na pianinie takie motto jednej z aktorek filmu niemego, że prawda i tylko prawda pozwala nam stworzyć prawdziwe postaci. W związku z tym ja o tę prawdę walczę całe życie, nawet teraz w moich piosenkach, tak, że to musi być... Nie miała pani problemów z tym, żeby się u Warlikowskiego rozebrać, no, żeby pokazać... Ja już wiedziałam, że tak trzeba.
Czy mnie się to podoba, czy nie? Oczywiście, że ze trzy razy chciałam uciec od tej roli, z tego spektaklu, ale w końcu zrozumiałam, że tak trzeba, bo tego wymaga ta scena i ta rola, że to jest taka miłość, ale to nie tylko wtedy, kiedy grałam w Krajobrazie, ktoś się musiał rozebrać, tak? Bo była taka scena miłosna. Daniel był bardzo muskularnie tutaj zbudowany, w związku z tym miał taką fajny sweterek, cudowny, zdjęty zresztą z kogoś, kto był na planie i on grał w tym sweterku. Padło na mnie, tak? No wtedy miałam, że tak powiem, dwa piegi, więc nie miałam co pokazywać specjalnie, ale niemniej ta nagość była tutaj potrzebna i również cała akcja, tak? Czyli cały orgazm i tak dalej, to wszystko trzeba było wiarygodnie przedstawić. Tutaj no, nie ma lipy, to znaczy ja wiedziałam o tym od początku, że prawda daje to. I teraz, Młoda dziewczyna. Kiedy przychodzą do mnie ludzie i mówią, pani jest taka prawdziwa, bo ja o tę prawdę walczę od zawsze. No tak, młoda dziewczyna tuż po szkole rozbiera się, u wielkiego reżysera z bardzo znanym aktorem Danielem Olbrychskim. To musi być chyba jednak jakieś takie po prostu najzwyczajniej w świecie krępujące. Tak, z tym, że jak wchodziłam w rolę, ja zapominałam o tym, kim ja jestem tak naprawdę, bo to chodziło o to, że ja dlatego też zostałam aktorką, żeby być kimś innym. I kiedy wchodziłam w rolę Niny, przecież też leżałam naga na katafalku, ale ja wtedy byłam trupem, tak? Wiedziałam, że jestem trupem. Tak samo tutaj byłam Niną, spragnioną miłości. To już nie była Stasia. Ja nie byłam, tu nie było żadnej prywatności, prawda? To była Nina, która potrzebuje miłości, która... Oczywiście brałam z siebie to też, dlaczego pani chciała być kimś innym? Bo miałam kompleksy. Bo czułam się brzydka, nie wiem... Zresztą przez jakiś czas byłam dosyć gruba wtedy, jak byłam dzieckiem. Babcia mnie spasła po tej diecie. Po tej wojnie, czyli tej diecie niewystarczającej. I nie lubiłam siebie. Polubiłam siebie naprawdę tak całkiem niedawno. Przez całe lata pracowałam. Czułam? Naprawdę? Tak. I wtedy, kiedy byłam piękna i młoda, miałam problemy i cały czas te kompleksy w jakiś sposób we mnie były i siedziały. A potem się już to zrobiło fajnie. Ale przecież, no tak, tak, kompleksy to nie jest coś, co można racjonalnie jakoś wytłumaczyć, z czym zwalczyć. No bo chciałem powiedzieć, przecież odnosiła pani wielkie sukcesy, miała później też osobiste, mąż, dzieci. No nic, tylko cieszyć się, żyć pełną piersią. Myślę, że był taki moment, kiedy troszkę mi ta soduwa uderzyła. To znaczy, wydawało mi się, że zawsze będę piękna i młoda, zawsze będą mnie angażować. W związku z tym ten problem mój alkoholowy i ucieczka od świata, no, nie była dobra, tak? Bo to potem w jakiś sposób rzutowało na dalsze życie. Niemniej, potem, ponieważ dostałam od życia i dostałam od samej siebie, bo sama sobie tego kopniak wymierzyłam, to potem już pokorniutko wróciłam i zaczęłam zupełnie inaczej myśleć i pracować i żyć. Pani była jedną z pierwszych osób, które publicznie zdecydowały się opowiedzieć o swoim alkoholizmie. To wynikło z rozmowy. Rozmawiał ze mną Maciej Maniewski. To była bardzo fajna rozmowa dla filmu. I ja tak nagle o tym powiedziałam. Po czym byłam na autoryzacji razem z Maciejem. I w pewnym momencie, kurczę, co ja mówię, rany boskie, przecież to jest ta Agnisia, ta delikatna i nagle co, że tu ma problemy takie, fuj. Ale coś jakby z góry mi powiedziało i coś w środku, że powiedz o tym, może pomożesz ludziom. Powiedziała pani, że być może mówienie o alkoholizmie może komuś pomóc, ale jak? Dodać mu otuchy, że nie tylko on ma z tym problem? Taka Celińska sobie dała radę, to ja sobie też dam radę, nie? Tak, można tak pomyśleć. A jak pani sobie dała radę? Znaczy ja sobie dałam radę tylko w ten sposób, że bardzo chciałam i że się przyznałam. Najpierw się przyznałam przed lustrem. Zobaczyłam swoją buzię przecudnej urody i mówię, no kochana, w te albo we w te, więc masz problem. Ja tak strasznie dużo nie, tylko ja tak przez lata całe. Ja myślę, że to gdzieś od dzieciństwa się niestety zaczęło, bo tam ktoś mi podał, znaczy, żebym rozumiem, spała. Że była pani rozrywkową dziewczyną. To znaczy nie tyle rozrywkową, tylko to było tak, później troszkę tak, ale to też jest tak, że rodzice popełniają szalony błąd. To jest bardzo często się dzieje na wsiach, ale nie tylko myślę na wsiach, że dają na przykład
gałganek nasączony alkoholem, prawda? No to są niewybaczalne błędy. Ja myślę, że coś takiego się stało w moim dzieciństwie, w zupie na przykład. I nie wiedząc kiedy to zaczęło jakby, potem babcia z kolei pędziła wino w takim gąsiorze. Ja czasami pociągałam z rurki. Bardzo długo nie wiedziałam, że mogę mieć ten problem, tak? Nikt mi nie powiedział. Przed ja swoim dzieciom powiedziałam dokładnie, uważajcie, bo może być duży problem, dlatego miejcie się na baczności. I to było to przyznanie, a potem, bo też mówię to dla ludzi, którzy słuchają być może w tej chwili i mają ten problem, więc trzeba się przede wszystkim do siebie przyznać do tego, że ma się z tym problem i nie owijać bawełny, że ja sobie zawsze dam radę, zawsze mogę przestać i tak dalej, a potem się modliłam. I to modlenie akurat w moim przypadku stało się na końcu cudem. Po prostu zostało mi to odjęte przez duże O. Któregoś pięknego dnia. Po iluś tam modlitwach, oczekiwaniach. Ale pani była na przykład na jakiejś terapii? Nie, właśnie nie, bo ja się nie nadawałam do tego. Ja bym nie dała, potem sobie poszłam, jak już nie piłam ileś lat, to potem poszłam z ciekawości też i z tego, że alkoholik bardzo często później się zachowuje, też dosyć dziwnie, jest nerwowy, nadpobudliwy. Wtedy poszłam na takie spotkanie, bo usłyszałam, Krzysztof miał takie audycje w radio. Tak, więc ja zadzwoniłam, powiedziałam, jak się nazywam, wszystko elegancko. I on mnie zaprosił na spotkanie. Ja tam poszłam, też były jakieś znane osoby, nie powiem. I dowiedziałam się o programie HALT, czyli nie można być hungry, angry, lonely and tired, złym, samotnym, smutnym i zmęczonym, bo to jakby źle działa, bo to jest ta psychika, która no już jest tak na zawsze, tak? Więc to mi wtedy pomogło, ale wtedy długo to nie trwało u mnie, tak, że było tak źle, ale jednak tam kilka lat to potrwało, w związku z tym, no nie wiem, z 5 może, takich poważniejszych. No i rzeczywiście ten cud nastąpił. Ale zawsze mówi się, przepraszam pani Stanisławo, że alkoholik, żeby się wyzwolić, znowu musi dotknąć dna. Musi nastąpić jakiś taki upadek zupełny. Pani szczęśliwie, zdaje się, dla siebie tego upadku takiego zupełnego, takiego najstraszliwszego nie zaliczyła. Znaczy coś tam, jakiś upadek zaliczyłam, taki fizyczny nawet, ale taki psychiczny upadek to było, że kiedy mówiłam sobie tak, to ja już nie piję. I w tym momencie zamawiałam 50, to pomyślałam sobie, aha, zapętliło się. Mówiłam, nie piję, wchodziłam do jakiegoś tam baru, mówiłam, czy ja mogę prosić 50. No i sobie myślałam, aha, Stasiu, no kurde, jest niefajnie. Po prostu zupełnie inaczej, twoja podświadomość inaczej działa. Ty chcesz świadomie się tego pozbyć, ale podświadomość, czyli bestia, ja ją nazywałam, bestia znowu chce się napić i znowu jest ta sytuacja. Więc to był takim bardzo poważnym ostrzeżeniem. Bardzo chciałam, przede wszystkim w związku z dziećmi, w związku też, a nawet też czasami można sobie posunąć się, to jeżeli mówię też do ludzi, którzy nie mają pretekstu, dzieci i tak dalej, że również może być pretekstem w tym wypadku usprawiedliwionym nienawiść. Nienawiść do tych wszystkich, którzy w ciebie zwątpili, którzy postawili na tobie krzyżyk, a tak u mnie też było. O, ona już z tego nie wyjdzie. Ja mówię, ja wam pokażę. I wyszła pani. I wyszłam i jestem. Urosłam w siłę i potęgę. Za cenę zupełnego niepicia, całkowitej abstynencji. Tak, absolutnie. Nie. Ja z tym nie chcę, bo to jest tak jak podświadomość. Podświadomością nikt nie wygrał. Nie wiemy, dlaczego zakochujemy się w kimś. Czasami to jest po prostu jakaś kuriozum, ale to jest jakaś, nie wiem, nazywają to chemia, różnymi rzeczami nazywają. Niemniej to jest ta podświadomość, z którą nie ma walki. Dlatego lepiej tego nie tykać. Tak jak nie psatać palca do ognia, to ja na wszelki wypadek nic, nawet jak czekoladka sprawdzam, czy tam przypadkiem, na wszelki wypadek. A po co mi to? Zresztą mi jest to niepotrzebne, bo życie w świadomości jest takie rozkoszne. Ja chciałam serdecznie pozdrowić wszystkich uzależnionych, dlatego że wiem, jaki to jest problem, ale też powiedzieć im, że to są bardzo często cudowni ludzie, nadwrażliwi, którzy mają problemy emocjonalne. Dlatego mogą popaść nawet po latach niepicia z powrotem w ten ciąg, bo uciekają, bo nie mogą znieść problemów rzeczywistości. Otóż życzę wam siły i rzeczywiście takiego uzbrojenia się w cierpliwość. To się może udać. Wiem coś o tym i dlatego trzymam za was kciuki. No to takie bardzo poruszające. Jak sobie myślę o pani, to pani znalazła swoją drogę.
i zarówno artystyczną, jak i po prostu ludzką. Artystyczną to taką, że była pani aktorką komediową i nagle u Warlikowskiego zaczęła grać, no i dobrze, może nie nagle, ale u Warlikowskiego zaczęła grać też zupełnie inne role. Ale jak przygotowując się do tej rozmowy, spojrzałem na zestaw nazwisk, z którymi to ludźmi pani grała, albo u których pani grała, no to są wszyscy. Wajda, Holoubek, Łapicki, Zanussi, Erwin Akser. Kuc, Kazimierz. Nie, no, mogę jeszcze wymienić kilkadziesiąt osób. Czy to ma znaczenie? Oczywiście. To wszystko ma ogromne znaczenie, dlatego że starałem się od tych ludzi wziąć to, co najlepsze. Nawet czasami wyrywać od nich opinie, bo tak trzeba. Jeśli jest młodym, trzeba wyrywać to wszystko z tych młodych, z tych mądrych, z tych doświadczonych. Bardzo dużo im zawdzięczam, dlatego jeżeli ja komuś mogę pomóc teraz i młodemu, to takim właśnie kimś jest Jakub Szlachetka, który ze mną śpiewa na tej płycie. Uważam, że jest nadzwyczajny i pomyślałam sobie, że mu pomogę, jeżeli go razem z sobą tutaj umieszczę w bardzo pięknej zresztą piosence pod tytułem Gwiazdy patrzą. No właśnie, bo o to chciałem spytać. Pani opowiadała, jak później, no będąc ciągle młodą aktorką, przeszła na ty z Ryszardą Hanin, a teraz z tymi młodymi ludźmi też pani przychodzi na ty i pani ich holuje? Staram się. Tak jak widzę, no czasami się troszeczkę waham, bo to różnie bywa. Natomiast opowiem śmieszną historię króciutko, mianowicie jak było z Zapasiewiczem. Otóż profesor Zapasiewicz, który mnie uczył dykcji, był wspaniały, zresztą dużo mnie nauczył, bardzo dużo. I też ten, myślę, że ptaką podobnie, który śpiewałam, też mu zawdzięczam, bo uczył mnie koloru każdego wyrazu. To było niesamowite. I po iluś tam latach rozmawiam z panem Zapasiewiczem i on do mnie mówi, ale mów mi Zbyszku. A ja wiem, no ale ja nie śmiem, jak to Zbyszku? Bo no tak, mów mi Zbyszku. I w tym momencie uświadomiłam, że mam już 50 lat. I przeszła pani w ten sposób na ty. Tak, udało mi się wykrztusić z siebie. Zbyszku. Zbyszku w końcu powiedziałam, no ale już czułam się troszkę bardziej, bo się zorientowałam, bo cały czas był profesorem, był tym nad, prawda, kimś. No, ale z Holoubkiem pani nie przeszła na ty. Z Gustawem. Oj, chyba też, tak, chyba też, tak, przypominam sobie, bo kiedyś nam się udało jeszcze przed odejściem Gustawa porozmawiać w Radziejowicach na temat aktorstwa dystansu, to co pan powiedział, że to jest taki trudny zawód, że pan by nie chciał być aktorem. Nigdy w życiu. To właśnie on, myślę, że i teraz jestem pewna, że ten dystans trzeba umieć osiągnąć, a nawet powiem więcej, do wielu rzeczy dystans. Mój taki zaprzyjaźniony bioenergoterapeuta mówi, panie Stanisławo, w miłości najważniejszy dystans i szacunek. Ja sobie pomyślałam, jak to w miłości, że co, że w łóżku? Ale to jest prawda, bo to jest uszanowanie drugiego człowieka, jego woli. Dać mu wolność, to jest najwspanialsze, co możemy zrobić w związku. Mówi to pani, no tak, po latach rozmaitych doświadczeń. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Właściwie, no co, możemy zaprosić wszystkich na pani koncerty, bo pani w tej chwili jest przecież rozrywaną piosenkarką po polach, po rozmaitych festiwalach. Tak. Serdecznie zapraszam. To są takie miłe spotkania. Ja to nazywam, to są spotkania ze mną, bo ja też mówię różne rzeczy o sobie, o piosenkach. Nie tylko też. No serdecznie zapraszam, żeby przyjść, posłuchać, a potem nawet może się przytulić, skoro nie ma już pandemii. Świetna aktorka, piosenkarka Stanisława Celińska była państwa i moim gościem. Bardzo naprawdę serdecznie pani dziękuję. Dziękuję. To była ogromna przyjemność panią poznać. Dla mnie dziękuję. Też. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Mazurek! Słucha. Mazurek słucha.